Witajcie, z tej strony Pongui, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem The Twisted Ones. Pojawiło się ostatnio parę informacji, w tym bezpłatna próbka zawierająca parę pierwszych stron. Zapraszam do oglądania. Taką pierwszą rzeczą w całym tym temacie jest to, że wiele osób, które zamówiło książkę w preorderze, dostało już powiadomienie, że książka jest w drodze, że przyjdzie za parę dni, dużo wcześniej, zanim premiera za 20 dni miała się zacząć. I tymczasem, poza tym, dostaliśmy też darmową, bezpłatną próbkę 27 pierwszych stron The Twisted Ones. I ta próbka pojawiła się na iBooks, czyli na Apple'owym sklepie. Okazało się, czego w ogóle nie wiedziałem wcześniej, że książka jest dostępna na sklepie goglowym, ale sklep goglowy niestety nie posiada tej próbki. Także tak, ja tego nie mogę przeczytać jakoś tak oficjalnie, ale jako, że była to darmowa próbka, to cały tekst został udostępniony w paru miejscach. Na przykład na Reddicie, do czego linkuję w opisie. Tak więc w tym odcinku zajmiemy się całą tą próbką, omówimy sobie ją. Ale też zanim zaczniemy, chciałbym trochę przypomnieć takich podstaw w temacie pierwszej książki. Możecie sobie też obejrzeć całą moją serię streszczenia tej książki. Pierwsza książka dzieje się w 1995 roku, na 10. rocznicę zabójstwa dzieci w 85. I naszą główną bohaterką jest Charlie, która jest córką Henry'ego, właściciela Fredbear's Family Diner, właściciela Freddy Fazbear's Pizzy, generalnie współwłaściciela, bo drugim właścicielem był William. Henry zajmował się tworzeniem animatroników, a William zajmował się finansami. Przyjaciele Charlie to John, Jessica, Carlton, Lamar, Marla i Jason. Niedługo po morderstwie cała grupka rozdzieliła się na różne miejsca. Ojciec Charlie, Henry, popełnił samobójstwo, a ona wyjechała do cioci i na dzieciaki też się rozrzucił na różne strony. Tylko Carlton, który jest synem policjanta, który pracuje w Hurricane, został tutaj. Jak już mówiłem, książka dzieje się w 10. rocznicę zabójstwa dzieci i tutaj było jakieś duże wydarzenie z tego powodu, dlatego właśnie cała ta grupka zebrała się w tym miejscu. Przypominając sobie wszystko, co się działo, kiedy byli mali, postanowili zajrzeć do Freddy Fazbear's Pizzy, która była w tym momencie opuszczona, a nawet więcej. W miejscu, w którym stała Freddy Fazbear's Pizza, chcieli zrobić galerię, taką dużą. O, Freddy Fazbear's Pizza została ukryta między ściankami. Na początku chyba chcieli z niej skorzystać, ale potem z powodu złej sławy to zamknęli, ale i tak ta cała zła sława sprawiła, że ta galeria nigdy się nie otworzyła, nigdy nikt tutaj nie wynajął miejsc i tak dalej. W ciągu tej pierwszej książki nasi bohaterowie z dwa czy trzy razy weszli do tej Freddy Fazbear's Pizzy. Spotkali też stróża nocnego, który nazywa się Dave Miller, który jak się później okazuje był Williamem Aftonem. Cała fabuła kręci się wokół animatroników, które w pewnym momencie zaczynają się ruszać, w pewnym momencie zaczynają atakować dzieci. William, korzystając ze stroju Spring, bo niego jest tutaj bezpieczny, ponieważ on mówi, że go nie dorwą, bo jest jednym z nich, bo jest animatronikiem. Ostatecznie pod koniec Charlie zabija Williama. Odblokowała jeden z mechanizmów zatrzasku w jego stroju, zabijając go. Animatroniki zabrały jego ciało i na tym się mniej więcej skończyło. The Twisted Ones, jak rozumiem, dzieje się rok później, w 1996 roku. Charlie na samym początku książki znajduje się w szkole na lekcji. Studiuje robotykę i nauczycielka, czyli dr Treadwell, tłumaczy im temat percepcji, całej percepcji człowieka, jak człowiek postrzega rzeczy, jak umysł człowieka ignoruje pewne rzeczy, ponieważ gdyby zwracał uwagę na wszystko dookoła cały czas, to by się zmęczył bardzo szybko i tak dalej. I różne tego typu tematy i mówi o tym w kontekście robota, w kontekście tego, jak należy tworzyć AI robota, żeby było no jak najbliższe mózgowi człowieka, bo są to lekcje robotyki. Na lekcji przeszkadza jej też Artie, który jest jej kolegą z klasy. Tutaj zdaje się wprowadzają też jakąś dramę romantyczną, ponieważ zdaje się, że Charlie się podoba Artiemu, a ja sama Charlie też nie ma problemu z tym, że Artie jest w pobliżu. A w tym samym momencie mówią, że John, z którym wcześniej w pierwszej książce jakiś tam romans się rozwijał, właśnie tego dnia miał się pojawić, tego nie miał przyjechać. Coś pewnie w tą stronę podciągną. Podczas tej lekcji Charlie przypomina sobie o koszmarach, które ona przeżywa od kiedy skończyła 18 lat. I to są takie silne koszmary, które sprawiają, że budzi się wyczerpana fizycznie. Tutaj też wielokrotnie jest już powiedziane to słowo twisted z tytułu, że to są jej zmieszane wersje wspomnień,
i tak dalej. Generalnie całe te koszmary kręcą się wokół samego, jej brata bliźniaka, który zaginął. I jest to w tym momencie trochę takie dziwne. Ona jest jakby całkowicie świadoma, że Sami żyje i próbuje go odnaleźć. Dochodzi do wniosku, że William uprowadził Samiego. Idąc w tym kierunku, może się to bardzo ciekawie potoczyć fabularnie. Generalnie, jeżeli Sami został uprowadzony przez Williama, a nie zabity, a ma to sens, ponieważ w pierwszej książce nigdzie nie było powiedziane o jakimkolwiek animatroniku, którego ten Sami nawiedzał. Mamy tą główną piątkę, to były zabójstwa z Freddy Fazbear's Pizzy, a Sami zaginął wcześniej we Fredbear's Family Diner. Samiego zabrał koleś w stroju animatronika, więc ona tak nawet nie rozumiała tego, co się stało. Nawet w pewnym momencie zapomniała o tym Samim, dopiero sobie przypomniała później. Teraz, jeżeli Sami został uprowadzony przez Williama i ten William go wychowywał, co miałoby też sens w temacie całego kontekstu pierwszej książki, bo motywy Williama tutaj kręciły się mniej więcej wokół jakiejś zazdrości, zawiści na Henrym, z powodu tego, że on miał swoją rodzinę. Też całe te ofiary, cała ta piątka ofiar w animatronikach robiła tutaj też za swego typu rodzinę Williama. Tu William przeprowadza cały to Happy's Day, cały motyw rodziny. Miałoby to sens, żeby uprowadził Samiego tylko po to, żeby go wychowywać, co tworzyłoby z Samiego taką książkową wersję Michaela, który Michael pomagał swojemu ojcu, ale Sami w tej chwili może pojawić się po śmierci Williama, pewny tego, że jest jego synem, choć tak naprawdę jest to nieprawda. Generalnie jest tutaj też pewna taka dosyć dziwna kwestia, że Charlie jest pewna obecności Samiego podczas tego snu, zupełnie jakby był częścią jej samej. Generalnie dużo osób łączy to z samym konceptem Enarda, mówią, że może jest jakimś cyborgiem, że może Sami rzeczywiście jest w niej, ale jakoś mnie to nie rusza, bo cały moment temu mówiliśmy cały czas o percepcji, o postrzeganiu różnych rzeczy. Ona zaraz mówi, że gdy sen się kończy, to czuje już brak obecności Samiego, więc raczej nie sądzę, że to jest jakiekolwiek powiązanie, chyba że mają jakąś więź psychiczną, że widzą siebie jakoś nawzajem podczas snu. To by miało jakiś sens, załóżmy. Jakiegoś Enarda to ja tutaj naprawdę nie widzę. Idąc dalej, mamy tutaj też wyjaśnienie relacji z ciotką Jen, która się nią opiekowała po tym, jak jej ojciec popełnił samobójstwo. Nie dawała jej generalnie jakoś dużo jakiejś miłości, nie próbowała jej zastąpić ojca, więc generalnie nie mieli jakiejś zbyt dobrej więzi. Nie czuła jakiegoś autorytetu ze strony ciotki Jen, więc też generalnie robiła co chciała. Jak chciała pojechać do Hurricane, to nawet jak ciotka nie chciała, to nie miała zbytnio nic do powiedzenia. Jest tutaj opowiedziane o takim konflikcie pomiędzy nimi dwoma, ponieważ Charlie znowu chce powrócić do Hurricane, nawet chce się, jak rozumiem, tam chyba przeprowadzić. No i ciotka Jen tego nie chciała, tak samo jak tego nie chciała wcześniej. I tutaj Charlie właśnie ciągnie cały czas ten temat Samiego. Chce, jak się wydaje, odnaleźć tego Samiego. Mówi, że potrzebuje go nawet bardziej niż tej ciotki. Wyłoniła się taka walka, to była taka bardzo drobna walka, że tam Charlie się przewróciła, coś tam, nic jakiegoś wielkiego, i generalnie uciekła z domu, spakowała się, wyszła do samochodu, odjechała. Gdy dojechała do Hurricane, dojechała do granicy Hurricane, zrozumiała, że praktycznie nie jest w stanie tam wjechać. Wciąż cała ta trauma, całe to wydarzenie z pierwszej książki, śmierć Williama, te koszmarne animatroniki, które ją goniły i tak dalej, wciąż się to odzywało, czuła, że nie mogła tam wjechać. Nie wróciła już do ciotki, a pojechała do Jessiki, jej przyjaciółki z pierwszej części, która zaczęła w niedalekiej okolicy studia w koledżu St. George. Najpierw po prostu spała u niej w domu, a potem poszła na studia robotyki, na których właśnie w tej chwili jest. No, tak się mniej więcej wszystko zaczęło, cały kształt tego, co się w tej chwili dzieje. Potem budzi się z tych retrosów, które przed chwilą miała, i zagaduje ten cały Artie. Artie się jej dopytuje się o Johna, który ma przyjechać. Przez Johna przechodzi do rozmowy, do pochodzenia, że oni oboje pochodzą z tego samego miasta. Przechodzi do Hurricane i od Hurricane przechodzi do plotek o Freddy Fazbear's Pizzy. Tutaj już dziewczyna nie radzi sobie, każe mu się zamknąć. Przypomina sobie wszystko, przypomina sobie traumę o Foxym, o tym, jak Foxym atakował ten cały jego hak, srebrne oczy i tak dalej. Przypomina jej się też trauma o Samim zaginionym i tak dalej. Więc generalnie ucina rozmowę, mówi, że musi iść, ucieka, idzie do swojego pokoju, który dzieli w tej chwili z Jessiką pół na pół. Pokój jest generalnie dosyć fajny, podzielony pokój taśmą, tak zwyczajnie, i oczywiście Jessica jest poukładana, Jessica ma czysto po swojej części pokoju, a Charlie jest porozrzucana całkowicie. Tutaj pojawia się też bardzo ciekawy temat, którym są metalowe głowy, dwie głowy, które Charlie stworzyła, które trzyma sobie na swojej części, których nawet nikomu nie pokazuje, nawet Jessice. Te głowy są właśnie jednym z takich jakichś projektów
Charlie związanych z tymi studiami robotycznymi. Tutaj pracuje nad AI robotów, żeby postrzegały świat, żeby te percepcje jakieś tam, żeby same się uczyły, same zaczynały rozumieć takie inne bajery. No to jest mniej więcej to, co pokazuje, czym jest FNAF. FNAF jest bardzo rozwinięty w bardzo dawnej przeszłości. Mamy rok 1996, a dziewczyna 18-letnia na studiach tworzy AI robotów, które mają być super rozwinięte. Taki Simon z PopGhosta, tylko że w 1996 roku zrobiony przez dziecko, przez nastolatkę. To jest już w tej chwili, w tym momencie smaczek FNAF-a. Technologia jest strasznie rozwinięta. Te głowy w tej chwili, przynajmniej na ten moment, mówią jedynie takie proste słowa typu jedna głowa mówi ty, druga głowa odpowiada ja. Pierwsza głowa odpowiada ty jesteś, druga mówi ja jestem. Zaraz potem Jessica wchodzi do pokoju, mówi, że jest tam zmęczona po całych tych studiach. Charlie chowa te metalowe głowy. Jessica już wie, o co chodzi, pyta się, czemu jej tego nie pokazuje. Zaraz później rozmawiają o chłopakach, rozmawiają o tym Johnie, o tym, że ma przyjechać, że ma być za godzinę, czy za tam godzina była bodajże, jak to Charlie weszła dopiero do pokoju. Ostatecznie za 15 minut Charlie pokazuje Jessica te wszystkie głowy. Tłumaczy, że mają się uczyć samodzielne, że mają mieć zaawansowane AI. Jessica też znajduje Teodora, czyli tego robota, purpurowego królika, którego ojciec zrobił dla Charlie, kiedy była mała. On się pojawił w pierwszej książce i był po prostu zabawką, którą ona sobie zabrała z domu. Okazuje się, że pluszak jest w tej chwili rozwalony na kawałki. On był generalnie robotem. Tam mówił jakieś kwestie proste typu kocham cię Charlie. Dziewczynka teraz wykorzystała go, rozkręciła go na części, żeby zrozumieć mechanizmy, żeby całe te studia robotyczne podkręcić. Generalnie mniej więcej to jest już koniec całego tego sampla, całej tej próbki. Charlie boi się całej tej rozmowy z Johnem, ponieważ od dawna nie rozmawiali. Boi się tego, że jeżeli zaczną o czymś rozmawiać, to zaczną rozmawiać o ostatnim roku, o tym, co się wydarzyło, o całej tej pierwszej książce. Boi się tych wydarzeń, boi się o nich rozmawiać, nie chce o nich rozmawiać, więc boi się całej tej konfrontacji z Johnem. Na tym się kończy cała próbka i powiem wam, że mnie się podoba koncept, rozwija się jakoś dosyć ciekawie. Rozwija się na pewno lepiej niż pierwsza książka, bo tutaj też już mamy jakiś kontekst. Bardzo fajnie się w tej chwili postacie rozwijają, na pewno postać Charlie. Bardzo lubię temat tej technologii, która pojawia się we FNAF-ie w tym miejscu. W tym momencie to tyle, w tym odcinku to wszystko, co miałem do powiedzenia. To jest taki całokształt całej tej próbki, całego tego pierwszego rozdziału. Zobaczymy, jak to dalej będzie, kiedy ta książka zostanie w końcu wydana, czy rzeczywiście za te 20 dni, czy może wcześniej. Link do całej tej próbki znajduje się w opisie, możecie sobie przeczytać po angielsku. W międzyczasie zapraszam do jakiegoś tam obejrzenia mojego starego streszczenia książki The Silver Eyes. I póki co, dziękuję, naprawdę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.